24 czerwca w sali widowiskowej Olszyńskiego Gminnego Ośrodka Kultury z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych odbyła się sesja Rady Miejskiej Olszyny. Najważniejszym punktem obrad było głosowanie nad uchwałami dotyczącymi udzielenia przez Radę wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019 burmistrzowi Leszkowi Leśko. Obie uchwały zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie. Jest to takie satysfakcjonujące, gdy Rada w pewnym momencie staje jednomyślnie. Radni, którzy na co dzień mamy różne poglądy, mamy różne doświadczenia, mamy różne priorytety, ale to w sumie w całości składa się i to jest sukces. To jest sukces, bo tutaj to jednogłośne głosowanie świadczy o tym, że chyba doceniamy to, co mówiłem, że widać te zmiany w Olszynie, te rozbudowy, które idą, ten wysiłek, jaki jest kładziony, to jest wysiłek Urzędu Miejskiego. My jako radni podejmujemy uchwały, staramy się pewne rzeczy wskazać czy nakreślić, natomiast ten główny wysiłek spoczywa na burmistrzu i na tym kierownictwie urzędu. Pani sekretarz, pani skarbnik, to oni muszą na siebie wziąć ten główny ciężar, a pracownicy merytoryczni przygotowujący dokumentację, to jest ich wysiłek. I to jest chyba też i satysfakcja dla wszystkich pracowników. Także myślę, że mogę z pełną taką dumą powiedzieć, że wysiłek, jaki został wykonany w 2019, pokazuje, że w 2020 łatwiej nam się rozmawia. Burmistrz Leszek Leśko jest przekonany, że tak dobry wynik finansowy gminy udało się uzyskać dzięki dobrej współpracy wszystkich organów gminnych. Otrzymałem dzisiaj, panie redaktorze, kolejne 26. absolutorium. Pracując w samorządzie gminy Olszyna, jestem bardzo zadowolony, że to absolutorium było w dniu dzisiejszym jednogłośne. Wiele spraw udało się zrealizować w roku 2019, jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne i remontowe na terenie gminy Olszyna, ale ogromna tutaj pomoc ze strony współpracowników Urzędu Miejskiego. Mam na myśli tutaj panią sekretarz gminy Halinę Białoń i panią skarbnik gminy Barbarę Hołuj. Umożliwia mi normalną pracę, wcale niełatwą. Jest to praca ciężka i odpowiedzialna. Niemniej jednak jest ogromna satysfakcja z tego dzisiejszego uzyskanego absolutorium. Pomoc ze strony Rady Miejskiej jest widoczna również na każdym kroku. Radni wiedzą, na co u nas stać, jeżeli chodzi o stronę finansową, co możemy zrealizować pomimo przyjętego budżetu na rok kolejny. Niemniej jednak staramy się pozyskiwać kolejne środki, które umożliwiają przynajmniej w jakiejś części zadowolić nasze społeczeństwo. Pomoc Rady i pana przewodniczącego Wiesława Wypycha, stałe kontakty z nim, stałe kontakty z radnymi i sołtysami wsi pozwalają na taki wynik, jaki dzisiaj uzyskałem, co mnie bardzo cieszy i satysfakcjonuje. Oby wystarczyło nam sił i zdrowia, żebyśmy mogli dalej tak pracować na rzecz naszego społeczeństwa. W czasie sesji rajcy debatowali również nad raportem o stanie gminy, który został przygotowany przez burmistrza Leszka Leśko. W ramach raportu członkowie Rady Miejskiej zapoznali się z obecną polityką zdrowotną gminy, strategią jej rozwoju, a także świadczeniami gminy wobec mieszkańców oraz stanem edukacji i kultury.